tak właśnie, słuchajcie, zazwyczaj zaczynają się moje poranki od zrobienia śniadania i lunchu do pracy Kubie. Już zaraz, słuchajcie, od pół roku tak wyglądają moje poranki w tygodniu, ale niech was to nie zmyli, bo teraz, kiedy znowu mamy rok akademicki, a ja w weekendy studiuję, to w weekendy Kuba odwdzięcza mi się tym samym, ale w tygodniu właśnie tak zaczynam dzień. Mamy dzisiaj wodę. Wyszły dzisiaj akurat 3 pudełka, ale to zależy, co robię, bo na obiad mamy kotlety z piersi z kurczaka z ogórkami, pieczone ziemniaczki. Może dzisiaj dla siebie w ogóle zrobię takie same kanapki, chlebek bananowy, który piekłam w piątek, i kawanoski. Także taki lunch Kuba dostaje na cały dzień. Zawsze jak wam pokazuję na Insta, to pytaliście, na ile to jest godzin, więc od 9 do 18 dzisiaj akurat Kuba pracuje. Czasami do 17. Wróciłam już do domu i zaraz wam wszystko opowiem o tym moim porannym wyjściu. Tutaj mały sneak peek, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym was poinformować, że dzisiejszy film powstaje we współpracy z marką Cetaphil. Są to produkty numer jeden, jeżeli chodzi o rekomendacje dermatologów, są to dermokosmetyki, także oczywiście są one przebadane klinicznie i teraz już, kiedy sama zaczęłam ich używać, dokładnie rozumiem, dlaczego ostatnio w internecie jest o nich tak głośno. Produkty marki Cetaphil są dedykowane skórze wrażliwej i powiem wam, że ja szczególnie doceniłam się sięgnięcie po nie teraz w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy moja skóra się po prostu zaczyna przesuszać i mało co jest w stanie jej pomóc, a te produkty również są bardzo uniwersalne, bo na przykład taki balsam nawilżający możecie stosować zarówno do ciała, jak i do twarzy i on waszą skórę nawilży w każdym miejscu i dodatkowo nawet na twarzy was nie zapcha. Także jeżeli tak jak ja teraz w tym zimowym, jesiennym okresie doświadczacie takich objawów jak suchość, jak szorstkość, podrażnienie, ściągnięcie i czujecie, że macie taką osłabioną barierę ochronną skóry, to te produkty będą dla was idealne. No ale pewnie jak widzieliście dermokosmetyki Cetaphilu gdzieś na Instagramie na przykład, to przewijają wam się te dwa kremy i chciałabym wam szybko wytłumaczyć różnicę między nimi. I mówiąc w skrócie, ten jest moim ulubionym na dzień po oczyszczaniu, a przed SPF-em, a ten, który jest lipoaktywny, bardziej preferuję na noc, ponieważ jest on gęstszy. Oba tak samo świetnie nawilżają, otulają skórę, czuć, że one właśnie zapobiegają tym uszkodzeniom. I skóra nie jest już taka szorstka, zwłaszcza na nosie zaczęła mi się taka robić po prostu od zimna. I też używając jednego rano, a drugiego wieczorem, czuję, że ta moja pielęgnacja jest kompletna. Spis dermokosmetyków oraz linki do produktów marki Cetaphil znajdziecie w opisie, a teraz chodźcie na śniadanko. A tu już moje dzisiejsze śniadanie, czyli dwie grzanki z chleba włoskiego, z buratą, z szynką parmeńską, z pomidorkami koktajlowymi i gęstym sosem balsamico. I słuchajcie, ostatnio widziałam takiego TikToka i to było moje odkrycie życia, że burrata to nie jest jakiś osobny rodzaj sera, tylko to się tworzy tak, że mozzarellę się bierze i w środku się zamyka stracciatelle, więc burrata to jest połączenie mozzarelli i stracciatelli. Wiem, że pewnie dla wielu osób się to wyda logiczne, ale ja o tym nie miałam pojęcia. Myślałam, że burrata jest naturalnym jakimś serem występującym w przyrodzie, takim śmiesznym. Także to było moje odkrycie życia. Nie zmienia to faktu, że jest to mój ulubiony ser. Dawno go nie jadłam, a wakacje miałam na niego mega fazę, więc to moje śniadanko. I do tego tu oczywiście suplementy i kawka latte na mleku owsianym. Moje ulubione, uwielbiam. I ostatnio byliśmy właśnie u moich rodziców w Świdnicy i zabrałam z domu taki mały ręczny spinacz do mleka. I to jest, słuchajcie, mój life changer, bo my mamy ekskluzywne kapsułki, więc to mleko nigdy za bardzo spienione nie było, a jednak takie spienione mleczko naprawdę wnosi kawę na inny level. Zresztą pewnie wiecie. No dobrze, już wam mówię co i jak. A więc kupiłam mieszkanie. I jeżeli śledzicie moją twórczość choć trochę, to wiecie, że to już nie jest pierwszy raz, kiedy wypowiadam to zdanie. Natomiast dzisiejszy dzień był może nie najbardziej stresujący w moim życiu, co takim najcięższym pod względem ciężaru odpowiedzialności za decyzje, które dzisiaj czułam. Ponieważ wszelkie tego typu duże inwestycje, które ponosiłam w moim życiu dotychczas, nie były dla mnie. Po prostu to był mój sposób ulokowania pieniędzy i dlatego też nigdy nie decydowałam się do tej pory na mieszkanie własne, ponieważ ja tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie chcę mieszkać. Przez ostatnie 3 lata, tak jak wiecie, bardzo dużo podróżowałam, szukałam siebie i nie chciałam podejmować zbyt pochopnych decyzji. Dodatkowo, gdybym nawet chciała kupić takie mieszkanie w Warszawie, nawet żeby potem je wynająć i tak dalej, to po prostu takie mieszkanie w Warszawie nie było mnie stać, ponieważ rynek tutaj jest naprawdę brutalny, mieszkanie są po prostu bardzo drogie. I rok temu opowiadałam wam o kupnie domu w Omanie, co nadal jest w planach, nadal jest moim wielkim marzeniem i to po prostu nie ucieknie, ale zdecydowałam, że z rozsądku, z racji wynajmu mieszkań,
I też z tej racji, że teraz jest Kuba, co jakby w ogóle nie zmienia moich marzeń podróżniczych i tego, jak chcę żyć, ale trochę mnie jednak to uspokoiło i ustatkowało. Też przez te 3 lata mieszkania w Warszawie sobie tu ułożyłam życie i teraz już jestem pewna, że to właśnie tu chcę budować moją przyszłość i tutaj chcę mieszkać przynajmniej przez najbliższe kilka lat. W zeszłym tygodniu byłam podpisać taką umowę rezerwacyjną, wpłacam jakąś taką pierwszą małą kwotę, żeby sobie zaklepać to mieszkanie. No i dzisiaj na szczęście bardzo szybko, bo po tygodniu udało mi się umówić rano do kancelarii notarialnej, aby już podpisać umowę deweloperską. Odbierać klucze będziemy, słuchajcie, za, no nie wiem, mniej więcej 1,5 roku, więc myślę, że właśnie tak za, no gdzieś 1,5 roku czeka nas przeprowadzka. Zobaczymy też, jak prace tam będą postępować, chociaż wydaje mi się, że wszystko powinno być terminowo. Wydaje się to bardzo długi i myślę, że teraz będzie mi to leciało trochę wolniej niż ostatnio, bo no tamte mieszkanie nie były dla mnie. Ale właśnie z doświadczenia już wiem, że to się tak wydaje, o, będzie się to mieszkanie tam spłacało, czy tam budowało rok, 1,5, ale uwierzcie mi, to leci bardzo szybko. A potem koniec końców ten długi czas oczekiwania nie przeszkadza, bo można sobie na spokojnie dozbierać pieniądze. Oczywiście cały proces Wam będę pokazywać, jak tylko mieszkanie się już wybuduje i będę mogła odwiedzać budowę. Na chwilę obecną mogę Wam tylko powiedzieć, że mieszkanko ma 73 metry. Na razie nie mam więcej co mówić, jak będzie coś więcej do powiedzenia, to oczywiście będę się tym z Wami dzielić. A na chwilę obecną jeszcze tylko chciałam Wam podziękować, bo oczywiście takie rzeczy nie byłyby możliwe dzięki Wam. Chciałam się Was jeszcze tylko zapytać, powiedzcie mi proszę, czy Wy też tak uwielbiacie żywe kwiaty w domu, bo ja po prostu teraz mam taką idealną sytuację, że mam 3 bukiety kwiatów i chciałabym najchętniej, żeby tak było zawsze. Uważam, że kwiaty dodają bardzo dużo do pomieszczeń. Nie mam żadnych roślin w mieszkaniu, bo nie lubię nadal roślin w mieszkaniu. Pamiętacie, w poprzednim miałam jakieś dosłownie 2, które jakby tam były, a teraz już tutaj w tym mieszkaniu z własnego wyboru nie mam żadnych, ale kwiaty i bukiety uwielbiam, więc zrobię Wam szybki tour po kwiatach w moim mieszkaniu. Więc tutaj na toaletce mam taki piękny biały bukiet, w ogóle raczej Wam nie powiem, co to są za kwiaty, czy to są lilie, bo ja się totalnie nie znam na kwiatach i to jest zawsze takie awkward, kiedy kupuję kwiaty, a ja uwielbiam, mogę kupować kwiaty moim przyjaciółkom, jak do nich idę na jakiś wieczór i tak dalej, to jest zawsze upić i wziąć kwiaty, to jest jakby my thing. I zawsze tak stoję niezręcznie w tej kwiaciarni i wskazuję i mówię, poproszę te, bo nie wiem, jak się te kwiaty nazywają, rozróżniam tylko róże i tulipany i zaczęłam jeszcze gipsówki ostatnio, ale to są chyba lilie. I słuchajcie, ten piękny bukiet dostałam w paczce w zeszłym tygodniu od Voga. Nie wiem, czy sobie zasłużyłam na takie paczuchy od Voga, ale te kwiaty są przepiękne i one tak pachną, tylko zaraz właśnie muszę im dodać wodę, bo ogólnie nie było nas teraz na weekend, bo ja w sobotę miałam uczelnię, a potem pojechaliśmy do miasta rodzinnego Kuby i tam byliśmy przez weekend, więc wczoraj wieczorem wróciliśmy do Warszawy, bo dzisiaj jest poniedziałek, więc muszę im zaraz tutaj zmienić wodę. To są kwiatuszki numer 1. Kwiatuszki numer 2 mam w łazience i to też jest taki spot, w którym bardzo, ale co bardzo lubię mieć kwiaty. Co prawda jest to mało praktyczne, bo tutaj nie ma światła i te kwiaty zawsze stoją krócej i wtedy nie mogę palić świeczki. Ale tutaj mam takie róże, które dostałam od Laury w zeszłym tygodniu, też jak przyszła do nas na meksykańską kolację z okazji jej urodzin. No tak, to były jej urodziny, oczywiście dostała od nas prezent, ale przyniosła mi kwiaty i Laura właśnie zawsze przynosi mi kwiaty i to od niej się nauczyłam, żeby zawsze dawać przyjaciółkom kwiaty. No i trzeci największy bukiet stoi u nas tutaj na stole. Jak oglądacie nasz podcast Kasztany, oprócz słuchania, bo oczywiście mam nadzieję, że wszyscy słuchacie, to wiecie, że tutaj ciągle stoją jakieś kwiaty, bo Kuba dba o to, żebym często miała kwiaty i dostaję od niego takie piękne bukiety i właśnie z tych wszystkich bukietów, które mi przynosił przez te, no już pół roku związku, słuchajcie, właśnie najbardziej mi się zawsze podobają te mieszanki takie kolorystyczne, jak są takie, no właśnie takie tęczowe te kwiaty i jak Kubie to powiedziałam, to już teraz zawsze dostaję takie w różnych konfiguracjach i ten bukiet właśnie dostałam w zeszłym tygodniu po podpisaniu tej umowy z deweloperem, tej takiej rezerwacyjnej, tak wiecie, i dostałam taką piękną kartkę w ogóle, więc super, uwielbiam takie gesty i też zaraz muszę zmienić wodę. Usiadłam sobie na chwilę do komputera, bo montuję właśnie TikToki, kończyłam odpowiadać na maile i powoli się robię głodna, ale muszę jeszcze iść na zakupy, więc zanim ugotuję obiad, jeszcze pewnie chwilka minie, więc przypomniałam sobie, że przecież mam ten chlebek bananowy, Kubie codziennie dodaję do pracy, a sama mało go jem, więc sobie ukroiłam i on jest taki przepyszny, robię, słuchajcie, ten przepis od lat jest mega prosty, po prostu nie da się tego chlebka zepsuć i zawsze wychodzi, jest to niezawodny przepis, podlinkuję Wam go w opisie.
wróciłam właśnie z zakupów, więc oczywiście, że zrobię wam food haul. Wiem, że uwielbiacie to oglądać. Ja też to bardzo lubię pokazywać. O, jeszcze coś mam, chciałam powiedzieć, w kieszeni, w torebce, bo mi się nie zmieściło. Miały być małe zakupy, ale wyszło jak zawsze. A to dlatego, że siostra Kuby dzisiaj napisała, że do nas wpadnie po pracy, bo pracuje niedaleko i tak czasami nas tutaj odwiedza. Więc wiecie, ona jest po całym dniu pracy, więc zawsze się staram wtedy ugotować jakiś taki ciepły, domowy obiad. Zwłaszcza teraz, kiedy wiecie, że jest zimno i się po prostu chce. Ja nawet ubrałam mój misiowy płaszcz już do sklepu, bo rano jak byłam u tego notariusza w takim innym wełnianym, było mi trochę zimno. Ale w tym jeszcze jest za ciepło, to była przesada. Także co my tu mamy? Dwa opakowania śmietanki 30. Ostatnio robię dużo takich kremowych sosów, czy do mięs, czy do makaronów. I właśnie dzisiaj mam też na to taki pomysł, więc jedno sobie od razu zostawiam, a drugie chowam. Dlatego mamy krewetki. Kupiłam takie wielkie opakowanie, bo początkowo dzisiaj miałam robić makaron z krewetkami, ale właśnie siostra Kuba, jak była u nas ostatnio, to robiłam jakiś tam makaron, więc dzisiaj będzie co innego. Mały halloweenowy akcent, czyli duszki. Mamy pomidory malinowe, tutaj mam cytryny, pomarańcze, oczywiście to do zimowych herbat, którą sobie zresztą zrobimy. Tu mamy ziemniaki i jeszcze mam marakuje, które włożyłam do ziemniaków, bo nie mogłam ich sama nabić, bo ich nie było, nie wiem, na tej wadze. I w ogóle, jeżeli pytacie, czemu pakuję to wszystko w plastik, to dlatego, że musiałam jakby te rzeczy zważyć i nakleić naklejkę w markecie, w którym akurat byłam. Ale spokojnie, one się nie zmarnują, bo ja te foliówki wykorzystuję jako worki na śmieci w małym koszu w łazience. Dalej mamy pieczarki i to też się dzisiaj przyda, bowiem o, tutaj mamy polędwiczkę wieprzową i dzisiaj właśnie stwierdziłam, bo widziałam jakiś czas temu przepis na TikToku, który sobie zapisałam, właśnie takie polędwiczki wieprzowe w takim sosie, tam było kurkowym, ja zrobię w pieczarkowym, takim śmietanowym i do tego zrobię takie pieczone frytki ziemniaków, takie jak Kubie zrobiłam właśnie do pracy. Stąd też właśnie kupiłam więcej ziemniaków, kupiłam nam zapas ketchupu, dla mnie łagodny, dla Kuby pikantny. I o, jeszcze kupiłam taki sos do hamburgerów i hot dogów, ale my go też używam do kanapek, do tostów, bo właśnie ostatnio mamy fazę na tosty i po prostu dzień w dzień jem na kolację tosty. Do tego stopnia, że nam się złamało to zapięcie w tosterze, więc jesteśmy, o, proszę bardzo, wielką mowa, strasznymi tostojadaczami. Dalej mamy świeżą pietruszkę, to też właśnie do tego sosu. Ja dzisiaj kupiłam taki makaron, już długo go szukałam, kiedyś już go kupowałam i jeżeli gdzieś zobaczycie w sklepie właśnie takie wielkie rurki, ogromnie wam je polecam. Wiadomo, że makaron jak makaron, każdy smakuje tak samo, ale te kształty faktycznie mają wpływ na odbiór tej potrawy i słuchajcie, jak zrobicie jakiś taki, nie wiem, sos ze szpinakiem, właśnie jakiś taki kremowy albo nawet carbonara z takimi dużymi rurkami, to nie wiem, mega to jest dobre. Chusteczki higieniczne takie w pudełeczku. Wziąłam jeszcze piersi z kurczaka, zresztą właśnie o Kuby obiadach dalej do pracy w tym tygodniu. Dalej mleko owsiane, dwa skry pitne. Mam jeszcze w lodówce te waniliowe zwykłe, w sensie wiecie, takie do jedzenia łyżeczką, bo ja je lubię bardzo jeść sobie z musli i z owocami, a Kuba jest właśnie fanem tych pitnych do pracy, więc mu były te pitne. Masło, goździki, też oczywiście obowiązkowo do zimowych herbat. Papier śniadaniowy, bo już mi się kończy, pieprz. I tutaj jeszcze wziąłam dwa rodzaje wędlin i ser. Także takie zakupy na początek tygodnia, miały być małe, wyszły jak zawsze, więc teraz to wszystko muszę pochować i biorę się za gotowaniem właśnie ziemniaków i tych polędwiczek, bo już jest po 16, a siostra Kuby ma być u nas po 17, także akurat chyba się wyrobię na styk. Dlaczego mi takie rzeczy zawsze się przydarzają na filmach? Przysięgam, to się nie zdarza nigdy, tylko na filmach. No. Oczywiście wielki dzban zimowej herbatki musi być. Powiem wam, że zawsze lubiłam zimową herbatę, ale w tym roku wyjątkowo wcześniej, wyjątkowo bardzo jestem od niej uzależniona. Ja mam taki mniejszy dzbanek na nią, wstawiam wam przepis na TikToka i ostatnio wyczyniłam, namówiłam Kubę, no tak mi dobrze. I jest super, bo tak to ja ten mały wypiłam sama na raz, a jak piliśmy z Kubą, czy właśnie ktoś do nas przyszedł, to po prostu co chwilę musiałam dolewać wody, a tak to taki jeden starcza na 2-3 osoby, tak wiecie, na jakiś tam czas, także super, że jest taki duży. Powiedz mi, że jesteś stara, bez mówienia, że jesteś stara. W ogóle widzicie, o czym ja gadam w tych vlogach? Kiedyś co to było, a teraz ja gotuję, sprzątam, że wynosiłam pranie do drugiego pokoju, bo
Zuzia już do nas idzie, ale no regrets, bardzo mi z tym dobrze. Także mam tu taki domowy, roboty syrop od kwiatów czarnego bzu dostałam od mamy, więc go troszkę wlewam. Do tego, słuchajcie, wrzucimy sobie trochę mrożonych malin, które też fajnie puszczają i sok, i kolor, i naprawdę świetnie tutaj pasują. Zaraz jeszcze ukroję kawałek imbiru, oczywiście cytryna i pomarańcza. Herbatę mam jeszcze przywiezioną ze Sri Lanki. No i oczywiście jeszcze przyprawy, mamy anysz. Właśnie chciałam się kupić więcej, bo ten mi się już kończy. Właściwie o, to właśnie mi się skończył, ale nie mogłam się go znaleźć w sklepie. Goździki jeszcze tutaj mam. O, albo już nie mam, więc dobrze, że dzisiaj kupiłam. I odrobina cynamonu. Wow! Chciałam powiedzieć na ciebie stary, ale ludzie na TikToku nie pozwalają mi cię nazywać starym, bo to cringe'owe. Ale stary przyszedł i mówi, że mu bardzo smakuje i wyliżej patelnię, bo jednak te polędwiczki zrobione nie tylko do pracy i dla mnie na obiad, a teraz na kolację zrobiłam takie krewetki w takim sosie śmietanowym na ostro. Czujesz, że to jest ostre? To. Bo tu jest pół papryczki. Tyle, co twoja mama daje do zupy nańskiej. Czuję, ale jest przepyszne, naprawdę. Ja się czuję w restauracji. No, a historia w ogóle tego dania przed chwilą właśnie Kubie opowiadałam jest taka, że jadłam... kiedyś na oliwa i paprykę? Tak. Właśnie tak. Smacznego. Dziękuję.